Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Polski paszport i potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Jestem obywatelem polskim i posiadam przeterminowany polski paszport. Co mogę zrobić, aby go odnowić? Czy można to załatwić na Florydzie lub listownie? Słyszałem od znajomej, która miała przeterminowany polski paszport, że zanim mogła ubiegać się o nowy paszport, musiała najpierw wystąpić o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Czy ja też będę musiał potwierdzić obywatelstwo polskie, jeżeli nigdy się go nie zrzekłem? Na czym polega proces potwierdzenia obywatelstwa polskiego i jak mogę to załatwić? Wniosek o nowy polski paszport będziesz musiał złożyć osobiście w ambasadzie lub konsulacie generalnym Rzeczypospolitej, gdyż będziesz musiał poddać się pobraniu odcisków palców przez urzędnika konsularnego. Z tego powodu nie można tego załatwić drogą listowną. Mieszkańcy Florydy generalnie podlegają właściwości ambasady polskiej w Waszyngtonie, ale o paszport mogą ubiegać się w jakiejkolwiek placówce konsularnej w Stanach Zjednoczonych. Ambasada Polska w Waszyngtonie wznowiła dyżury konsularne na Florydzie, podczas których można załatwić sprawy paszportowe. Należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i wysokie zapotrzebowanie wymagana jest wcześniejsza rejestracja terminu przez system internetowy. Dyżury konsularne odbywają się co kilka miesięcy, między innymi w Clearwater oraz w Pompano Beach. Jeżeli Twój paszport jest przeterminowany od wielu lat i nie masz innego dowodu posiadania obywatelstwa polskiego, na przykład ważnego dowodu osobistego, lub jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu istnieje wątpliwość, czy wciąż jesteś obywatelem polskim, to przed odnowieniem przeterminowanego paszportu będziesz musiał również wystąpić o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Można to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie lub w Urzędzie Wojewódzkim w Polsce właściwym dla Twojego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Dla osób, które nigdy nie mieszkały w Polsce, organem właściwym jest wojewoda mazowiecki. Do wniosku o potwierdzenie obywatelstwa polskiego należy dołączyć opłatę skarbową oraz certyfikowane lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów, takich jak m.in. kopię Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub inny ważny dokument stwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo, odpis aktu urodzenia zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane Twoich rodziców, odpis Twojego aktu małżeństwa oraz lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli taka zmiana nastąpiła, kopię nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub nieważny dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to należy przedstawić jeden z innych dokumentów, takich jak kopię nieważnego polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego jednego z Twoich rodziców, poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z rodziców, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym lub zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z rodziców z taką adnotacją, polską książeczkę wojskową wydaną Tobie lub Twojemu ojcu lub jakiekolwiek inne dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. polskie świadectwa szkolne, polską legitymację ubezpieczeniową, legitymację pracowniczą, polskie prawo jazdy, książeczkę zdrowia dziecka itd. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskojęzycznym adwokatem imigracyjnym. Urodziłam się i wychowałam w Polsce, a następnie wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskałam zieloną kartę oraz obywatelstwo amerykańskie. Osobiście przeszłam przez wszystkie etapy procesu imigracyjnego i mogę pomóc Wam w sprawach imigracyjnych w New Mexico. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną po polsku, zadzwoń na numer 505-603-0079.